W dzisiejszym odcinku Blox Fruits postaram się zboostować Admirosa jak największą liczbę poziomów, że tak powiem. Cześć Admiros. Siema, jestem nowy. No właśnie, Admiros jest bardzo nowy. I ty masz owoc, nie? Bo ja tobie kupiłem za Robuxy owoc. Tak, jeżeli... mam owoc ten, Spin. No to jest, powiem ci tak, to jest gówno. O, ja widzę jak sobie używasz tego. I słuchaj, tu jest moja łódka, bo ja ciebie już widzę. Siema, witam serdecznie. O, ty jesteś ten, koksem teraz, co jest? No, gościu, patrz, jaki mam... ja mogę tak robić. O, pyk. Robię normalnie. No, ja mogę robić... Inaczej, dobrze, że ciebie zabiłem, że tak powiem, ponieważ teraz będziesz miał ochronę przez 10 albo 15 minut, przez co wiesz, jeżeli będę chciał ci pomóc, no to i tak raczej ciebie nie pokonam. Także chodź ze mną tutaj na tą łódkę, bo zaparkowałem i pomogę ci wbić poziomy, tak jak mnie kiedyś widzowie próbowali boostować, tylko że to nie za bardzo działało, ponieważ było za dużo osób i nie można było zrobić, więc... możesz wsiąść? Okej, możesz. Tak, siedzę. I, jaki ty masz poziom? 31. Mało grałem. No, jakby nic nie grałeś, nie? No. Wiem, 2550 to jest chyba maksymalny. No ja mam 1133. Już. To jeszcze daleko do ten. No tak, tak Agel, wiesz, teraz wolno leci ten level. To nie jest tak, że sobie na spokojnie możesz, powiedzmy, expić, ten level leci jak porąbany. I czekaj, ja mam owoc, ja ci dam jakiś fajny owoc. Daj, ja chcę jakiś fajny owoc, nie chcę już tego. Dobra, jaki chciałbyś owoc? W tym sensie... Gomu Gomu, no. Okej, akurat się składa, że mam Gomu Gomu. O, super, no, daj, chcę. No, także będziesz miał Gomu Gomu, bo mam jeszcze na przykład... mam Racket, Spin, Chop, Bomb, Smoke, Spike, Flame, Falcon, Ice, Sand, Diamond, Rubber, to jest Gomu Gomu, Bariera, Ghost, Magma, Quake, Love i Spider. Gomu Gomu. Gomu Gomu, no, to jest jakby... To, klasyk. Nawet szczerze, chciałem ci zaproponować nawet ten owoc, ale mówię, nie no, może będziesz chciał coś innego po prostu. Także powinieneś na samym początku dostać mnóstwo poziomów, jeżeli ten sposób rzeczywiście będzie działał. No mam 31 level, więc raczej szybko wbijam, nawet jak biję zwykłe małpki, a co dopiero jak mnie zboostujesz. No właśnie, i ten boosting polega na tym, że idziemy na najlepszą wyspę na pierwszym morzu, bo tu są trzy ogólnie morza, ja aktualnie jestem na drugim, tak mniej więcej w połowie. I chodzi o to, że ja będę bił mopki na 1 HP, żeby zostawały, a ty będziesz je dobijał. Po prostu. No, tak przynajmniej... A dam radę dobić mopka? No, dasz radę, ponieważ jest fajny sposób na tej wyspie. Że mopki będziesz ty mógł bić, a one nie będą ciebie mogły bić. Przynajmniej w teorii tak powinno to działać. No mówię, ale zobaczymy, czy to tak wszystko ładnie będzie sprawnie działało. Proszę wyskoczyć. Pek. Okay. Dobra, czekaj, próbuję, wysiadam. Dobra, jesteś. I nawet nie musisz gadać z NPC-em, chodź tutaj za mną. O, w ogóle mam, zobacz na moje ręce. O, patrz na moje ręce. Pyk, haki to jest już. What? No, trzeba tutaj sobie ekspić haki. Jest haki obserwacji, że widzę tam ludzi przez ściany. Ta gra jest o wiele bardziej rozbudowana niż myślałem, także proszę bardzo, czekaj. Ja takie mam. Store. No właśnie, no to jest średni. To jest Gomu Gomu. Okay. Drop? Czekaj. Cannot drop fruit. Kurde, nie mogę. bo jeżeli ja wziąłem. Ja nie byłem pewien, czy tak to rzeczywiście działa, ale jeżeli owoc miałem tak jakby. Czekaj, bo gościu biegnie jakiś. Jeżeli owoc miałem w sklepie, albo bardziej w plecaku, no to nie mogę niestety nic z tym zrobić. Także słuchaj. Chodź, podejdź sobie, stań tutaj w tym miejscu. Nie, uważaj. Tak jak ja, sobie stań. I czekaj, on nie powinien ciebie bić teoretycznie. Może to załatali już. Podejdź do tej ściany. Bije ciebie, czy nie? Nie. No właśnie, no to o to chodzi, okej. Okay. Bije mnie, ale nie bije mi HP. Tak. Dobra, to teraz ja muszę... Jednak zadał, ale dlatego, że był przewrócony. No, możliwe, że dlatego. Wejdź sobie tutaj na górę po schodach. Czekaj, bo tu muszę wrócić do ciebie. Tam na górę po schodach i powinno być, okej. Tak. I zobacz, on ma teraz bardzo mało HP i ty musisz go tym swoim owocem po prostu uderzyć. Dobra. I odejdź, pewnie masz duży cooldown na tą umiejętność, nie? No, czekam i... ale za co? No, taką falę użył. Ale spokojnie, ten pierwszy mobek jest najtrudniejszy do uderzenia. A później będzie łatwiej. A punkty talentów co inwestować? W owoc? Tak, wszystko w owoc. Dobra, bo ja inwestowałem w katanę, to chyba. Ja mam już wymaksowaną statystykę właśnie owocu. Gotowy? Pyk. Uciekam. No, uciekaj, bo... już! On tą falę puszcza, to leci. Tak. No, ja nie chcę już go bić, żeby, wiesz, się nie okazało, że lada moment... może teraz? Bije, co? Nie, jeszcze nie. A ile ty masz kaski w ogóle? A! Ciemnął mnie. Kaski 14 000. Bo na 50 poziomie jak będziesz miał, to możesz sobie kupować owoc u takiego gościa. A właśnie na tej małpiej 50 wyspie. Poziom? No. I wydaje mi się, że będziesz miał ten 50 poziom po zabiciu tego gościa. Bo on już prawie nie ma HP. I? Jest! Ile dostałeś poziomów? 3. 3 poziomy dostałeś, a jeżeli chodzi o mastery, czyli twój owoc, to ile? 31 mam, dużo dostałem. Dobra. Zapraszam tutaj na kolejnego. I to jest podobno najlepszy sposób właśnie, jeżeli chciałbyś kogoś zbustować. Tamten się odnowił. Dobra, sorry. To my przejdziemy sobie do tego. Czekaj, wezmę, może użyję pyk. Jaki jest najlepszy owoc aktualnie? Najlepszy, znaczy są owoce dobre do PvP i są owoce dobre do grindu. I jest na przykład owoc light, to jest najlepszy na to morze. Jest owoc Budda i jest owoc magmy. Ja mam teraz owoc magmy, tylko że trzeba tutaj jeszcze owoce budzić, że tak powiem. Czyli tak jak masz, wiesz, w One Piece normalnie, nie? No, że musisz mieć rozbudzony owoc. Więc... Czekaj, mam jakąś nową umiejętność, potem helikopter, coś tam. O Jezu, nie, to jest głupie. Dobra, sorry. Co to jest? Dobra. Helikopter flight, że latam jak helikopter. Dobra, to jest fajny, wiesz, taki prosty skillek do podróżowania, nie? Ten owoc, który masz, no on jest średni, najlepszy jest... do bicia bardziej. Chociaż nie wiem, czy do bicia. Do bicia, no tak. Ale możesz cały czas go używać, także nie wiem, to jest... Taki... chwilę. Chciałem, żebyś... Jest! 50 poziom, bo chciałbym, żebyś sobie kupił owoc, bo może dostaniesz na przykład 37 butę. Mam. 37, okej. No to całkiem sprawnie to idzie. Mój owoc jest kiepski. No jest tragiczny nawet. A masz kolejnego skilla już, czy nie masz? Skilla nie, będę miał na 50 pod X, Tornado Assault. O, no dobra, to może to będzie... Czekaj, użyj jeszcze... O kurde. Za mocno. No, jestem zbyt potężny na to morze. Poczekajmy po prostu, niech się zrespi. Tu w ogóle na tej wyspie, czy potrafisz powiedzieć, jakim arkiem jest inspirowana ta wyspa? Oddal sobie kamerę. Może? Ta? Może... Nie ma szans, żebym ci to powiedział. Znaczy, jak ci powiem, to od razu powiesz, no tak. Dobra, jest to ark, w którym był... Franki budowali statek. Zgadza się. Water 7. Dobra. No. Czyli jednak wiedziałeś. Tutaj w ogóle jest... Nie pamiętałem nazwy, bo ja nie pamiętam, ale kojarzyłem jakby, że... Kanały takie. Coś kojarzyłem, no. Zapraszam do bicia tutaj. Dobra, pyk. No, bezużyteczne jest. W ogóle mam Master 1. Czekaj, Mas.1, ale u góry mam Mastery 38. Czekaj. Mas.1. A na przykład... Dobra, że wymagany jest pierwszy poziom mastery, żeby używać Windows. Tak, tego skilla, no musisz sobie odblokowywać. Ja mam mastery 375, bo trochę już tym owocem sobie, powiedzmy, latam tutaj, więc jest całkiem przyjemnie. Szkoda tylko, że właśnie nie mogę ci rzucić tego owoca i tylko jak kupisz owoc, właśnie będziemy mogli i tak kupić owoc. Ja będę mógł ci go rzucić. Dobra, idę się z nim bić, tym chłopem. Patrz. Nie, on cię zone-shotuje. To fajnie wygląda, powiem ci. Zadałem mu całe 0 obrażeń, bo to jest skill jednak do podróżowania. Dobra. O! Okej. Padł. 50 poziom musisz bić. Nowy quest, open quest. Nowy questik. Nice. Dobra. I mam 40 poziom aktualnie. 40, ale wszystko pakuję w Blox Fruits. Wszyściutko. Ja mogę refounda zrobić, bo mam bardzo dużo w mele punktów przydatnych. A ile to jest bardzo dużo? 75 Robux? Nie, są kodziki, ja ci za chwilę podam kodzik, spokojnie. W mele mam 44 level. A to nie, to i tak musisz troszkę mieć. No ale w Blox Fruit mam 60, no to 44 musiałem 40 punktów naklikać. No to będziesz miał, nie wiem, 2 obrażenia więcej. To na tym poziomie to za bardzo nie nic nie zmienia. O kurde, bym go dobił już. Ale niestety nie ma takiej opcji. A to nadal masz 2 skille tylko odblokowane? Ile w ogóle ten owoc ma skilli? 4. 4. No ja na 50 i na 90 będzie ostatni skill. Czekaj, spin. A jest, 50 i... O! Próbowałem uniknąć, próbowałem. Widziałem. Niestety nie udało się. Ale to jest fajne, bo masz tego skilla do podróżowania. Ja na przykład na razie, dopóki nie mam obudzonej magmy, no to żeby podróżować wszędzie, to muszę łódki używać. I to jest takie średnie, bo na przykład nie wiem... go. O, ładnie. I pięknie. Który poziom? 42 mam. Okej, dobra. No, szkoda, że na przykład nie mogę zrobić czegoś takiego, że gadam sobie z tym NPC-em, on ci daje tutaj questa i mnóstwo, wiesz, 7,5 miliona dostajesz. Ale niestety to jest troszeczkę zablokowane, że tak powiem. Ja nie mogę questa wziąć od niego? Nie, bo nie masz wystarczającego poziomu. To jest w ogóle ostatnia wyspa na tym pierwszym morzu. Więc no to mocniejszych mobków niestety nie możesz bić. Znaczy są jakieś bossy, ale z bossami, powiedzmy, nie będziemy się bili, bo mogą być małe problemy. Dobra, pyk. O, teraz możesz go uderzyć. Dobijam. I... Po 4. Ej, biłeś mu chyba wcześniej po 2, tak mi się wydaje. 2,8, a teraz 4,1. No, no to jest improve. Jest. No, spokojnie, spokojnie. Jeżeli widzowie znacie jakiś szybszy sposób na boosting, to dajcie znać, bo to w ten sposób mnie widzowie po prostu jakby uczyli. O, tutaj jest kolejny. Czekaj, podejdę do niego może. Który poziom masz? 44. Po 2 levele dostaje około. Za każdego jest jednego mobka. I tak bardzo szybko. No. Chociaż tutaj się gra raczej pod jakby robienie questów, a nie pod taki grinding mobów. Bo questy dają bardzo dużo. O, teraz spróbuj. Ty, ładnie. Już. Ładnie. Teraz wiesz, tego dostaję levele i rozdaję od razu punkty. Tak, to jest dobry pomysł. A na 50 poziomie po prostu... już mam. Masz 50? W ogóle, tak, ale 50 poziom masterii. Już mam 50. Nie, 50 poziom konta twojego, tak jakby. A to jeszcze 4 levele, ale mogę nowego skillka. O, użyć. Dobra. O. No jednak to on użył skillka na mnie. No. I takim, wiesz, machnięciem tutaj pyk. Ale ja powiem ci, że przez to, że grałem dużo w MMO różne, to jak na przykład byłem na tej wyspie, to próbowałem ogarnąć jak najlepszą ścieżkę, żeby jak najszybciej questa robić. I 8 tych mobków pokonywałem w koło 50 sekund na przykład. O, fajny skillak nawet. Oj. O, skacze, dobrze. No, uciekłem. No, tylko jest mogę użyć, ale musisz go jakby tam... Zaczynamy pod X-em, patrz, ja robię tak. No. O, a, to powinienem z daleka zrobić, No właśnie widzę. Dobra, użyję tego, żeby szybciej było. No właśnie, ten jest najlepszy. Dobra, wbite, pięknie. Teraz... Jeszcze 3 levele. Dobra. No to ja takie tutaj drogi potrafiłem robić, wiesz, żeby jak najszybciej po prostu questa danego wykonać, żeby jak najwięcej leveli wpadało, bo tutaj masz mnóstwo kodów, na przykład na expa razy 2. I starałem się, wiesz, na 200% wykorzystać te wszystkie XB boosty. Ja już czekam. Tutaj możesz. O, jest. Oj, ty go zlurowałeś. On bił. Admiro! Aha, bo ja go wybijam w powietrze tym skillem, nawet nie wiedziałem. Nie wiem, czy ten skill jest dobry. Nie, jest do dupy. Nie, ten owoc, powiem ci tak, ten owoc jest chyba najsłabszy w grze. Tak mi się wydaje. Czekaj, more fruit, jest rakiet i spinies. No, bo ja tobie go kupiłem za Robuxy, jeżeli dobrze... Ej, to jest dziwne. Jakoś tak. Dostałeś w ogóle mastery, czy nie? Nie, nie dostałem levela. Mi go dobiło tak jakby. Tak. No, dobra, pyk. Wezmę, uderzę i zapraszam tutaj. No jeszcze chwilkę i powinieneś mieć po prostu wyekspione to. I bardzo mnie ciekawi, co dostaniesz. Jaki owoc. Bo może... Nie wiem, ciekawe. Kurde, sorry. Aj, dobiłeś go, No, ale wiesz, bo nie panuję nad obrażeniami już. A i tak mam dość słaby poziom na tym. Więc powinno być... Pomogę ci trochę. O, dzięki za pomoc, naprawdę bardzo przydatne. Się. Oj, uważaj, z tyłu za tobą jest typek. Jest. Pyk. Jeszcze raz. Dobra, już wystarczy. No. I uciekaj. On za chwilę fali uderzenie. Tak, już użył. I no został mu... O! Dobiłam go, patrz, ładnie. Jest moc. Goni mnie kolejny, ratuj. A, spokojnie, już idę. Już. 48 level. Dobra, już jeszcze jednego mobka, 2 mobki? Jeden myślę, że wystarczy. No, okej, to no spokojnie. Ja też trzeba wszystko tutaj, powiem ci, grindować, na przykład, żeby haki sobie odblokować, to musisz, poświęcić z 10-12 godzin takiego ciągłego bicia. Wow. No, także to jest mega grind w tej grze. I... Okej, i pyk! Jest! Dobrze! Mam 50 level. Jest już. 50? No dobra, to... A ile masz kaski? 19 000. Kurde, zastanawiam się, czy starczy ci na owoc. Chodź tutaj na dół, tymi schodami. Czekaj, na dół schodami? No tu, bo musimy popłynąć po prostu na tą łódkę. Okej. No, ej, to nawet w miarę się szybko expi, patrząc na to, jak z jakim poziomem tutaj zaczynałeś. Jak szybko jakby ogarnąłeś, że mega. Bez umierania można. Kilka minut dosłownie. Co mówisz? 20 leveli dostałem w kilka minut dosłownie. Więc jest... Opłacało się. Tylko zastanawiam się, do jakiego poziomu się opłaca w ten sposób, a później na przykład, nie wiem, na bossy chodzisz, bo bossy też tutaj w ogóle są, masz, nie wiem, 1% szans na pozyskanie okularów Frankiego albo czegoś takiego i to ci daje jakieś tam statystyki. No, więc wszystko tutaj, to jest taki grind w tej grze, ale taki pozytywny. Nie wiem, przyjemnie się bardzo w to gra. Zawsze można kupić sobie exp boost razy 2 na 15 minut za 25 robux. I nie trzeba, powiem ci tak, nie trzeba, bo jest tutaj tak dużo kodów. Masz kody na reset staców, na exp boosty. No ja już chyba użyłem z 20 kodów na exp boosty i mam jeszcze całą masę tego do wykorzystania. No, więc da się grać na pewno tutaj za darmo. Nic nie musisz robić takiego. A jeżeli chcesz zobaczyć, jakie są owoce na przykład, to bierzesz sobie shop i more fruits. I tu masz wszystkie owoce. Już patrzę, more fruits. O, okej. No to ja mam ten spin, on jest kiepski. No, on jest tragiczny, no. Ale mam jeszcze rakiet. Masz rakiet? No, ale ten rakiet też. View, czekaj, nie gift. A, dobra, to nie, no, nie możesz zgiftować. No i... A, mam tylko ten, owned, no. Leopard, Dragon jest, Spirit, Control, Venom. No tego jest dużo. Widzę. Oj, chwila, bo ja w złe miejsce. Czekaj, gdzie jest dżungla? A, dobra, dżungla jest tutaj, wszystko się zgadza. Także kupię na pewno ci owoc, tylko trzeba uważać, bo tu jest dużo takich osób, które tam stoją i piszą please fruit, please fruit, please fruit. I po prostu to jest jedyna rzecz, jaką robią. Więc no, najlepiej dać się w ogóle zabić na tej wyspie, żeby był ten taki ochrona przed PvP. Mhm. Więc ja... Ui, mogę latać! Czekaj, gdzie ty jesteś? Ale... Latam sobie. Leci sobie. Umiesz... Nie, no... Nawet ile chcę mogę latać. A, no okej. Czyli fajny ten do podróżowania taki początkowy. Chociaż jakbyś dostał light fruita, oj, to by było piękne. Dobra, czy jest tutaj ktoś? A tam widzę jakiegoś gościa. I czekaj. Ja zawsze podchodzę, żeby on po prostu mnie zabił. No. Zabijesz czy nie zabijesz? W ogóle nazywa się chłop jak to anime, Blue Lock. No rzeczywiście, ale ma fajną pelerynkę taką. Ja go uderzę, patrz. Białobrodego? O, uderz go, no. A, sorry. Dobrze, bij. You can't attack them yet. Za wysoki poziom ma i nie mogę go... Enabling PvP in 4. Dobrze, 3, to niech cię on zabije. Ja go zabiję, pa. Okej, ja też go niby biję, pa. O! A, ci zrobię krzywdę. Czekaj, zabił cię? Ta, zabił mnie jakimś... No on mi, powiem ci tak, on mi nic nie robi prawie, ten gościu. On próbuje, kiedyś też byłem na takim etapie. No inaczej, dlaczego chcemy, żeby nas zabił? Bo tutaj to działa w ten sposób, że jak dostaniesz ten owoc i on ciebie zabije, jak masz ten owoc przy sobie, to ci ten owoc wypada. Oh. Więc dlatego warto jakby mieć to na uwadze. Dobra, ja kupuję, zobacz czy możesz od niego kupić. O nie, taki... Click to interact, no. Hello, alright, random fruit za... Fruit go na purchase, 32 tysiące, 19. Nie masz tylu. Nie mam. Kurde, słuchaj, ja mam chop fruit. To jest... Ej, no, jest improv mały. Chop miał ten, buggy. Ojej! No, okay, to jest... Wow. Słuchaj, ja rzucę tego owoca, no jakby go... Dla mnie jest? No tak, weź sobie go. I możesz go sobie w każdej chwili jakby zjeść. Aha, eat. Okej. No i... No, będzie lepszy. Znaczy, no jest za więcej robuxów, ale czy jest lepszy to... Zobaczmy. Ciężko mi powiedzieć. O, coś takiego. No powiedzmy. Ale mogę tego używać częściej, patrz. O, okej, no to może rzeczywiście jest poprawa. Znaczy, fajnie jakbyś dostał na przykład light fruita, nie? Light fruit do takiego grindu i tak dalej jest całkiem spoko. Czekaj. Buuuu! Ale gościa... Załatwiłem gościa po prostu, bo tutaj... A, nie zdążyłem. Nie, no, please. No zabiłeś go, a chciałem, o wiesz. Nie. Może by dał. Can you give him any fruit? Please sorry for that. Okej, dobra. Może jakimś cudem? Nie, no wydaje mi się, że gościu ma, bo tutaj co 2 godziny możesz kupować owoc, więc na dobrą sprawę... O, kupi mi. Nie, obstawiam, że się powie po prostu jaki ma timer na to i ci nie kupi owoca finalnie. Oho. Okej, no widzisz, no nie... No, poszedł sobie. On ma chyba jakiegoś ghost fruita albo coś takiego. No jest jak jest. Także chciałem Admirosowi kupić fajny owoc, a wyszło na to, że nadal masz gówno. Fajny owoc. No nie, no to jest tragedia. Ale idę walczyć z małpami. Masz 50 poziom, tak? Mhm. I jeżeli... nawet dłużej bijesz. Zepchnąłem małpę do morza. I pyk. Patrz, pyk. O, i mastery ci rośnie. Tak, no rośnie. No to powoli. Także, no chciałem, mówię, zboostować bardziej Admirosa, nie wiedziałem, że tak to wolno działa, bo byłem przekonany, że nie wiem, z 200 poziom może uda się wbić, tak wiesz, szybciutko, ale niestety jest jak jest, także może następnym razem spróbujemy i może następnym razem szczęście dopisze bardziej.